Krzysztof Piątek jest dziś na ustach całej Polski. Ba, na jego temat plotkują również we Włoszech, Hiszpanii czy Niemczech. Po fenomenalnym starcie sezonu łączy się go z transferami do najlepszych klubów w Europie, takich jak Bayern, Juventus czy FC Barcelona. Bez Lechii Dzierżoniów, drużyny, której nazwa zapewne niewiele wam mówi, Krzysztofa Piątka nie byłoby w tym miejscu. To właśnie w tym klubie wyrastał na rasowego snajpera. W Dzierżoniowie dziś ogromne zamieszanie. Na stadion Lechii przyjechała Jagiellonia Białystok, by rozegrać mecz w ramach Pucharu Polski. Mimo tego, że wszyscy tutaj są bardzo zaangażowani w to spotkanie, historyczny mecz dla tego klubu, udało nam się spotkać z prezesem, z trenerem oraz przede wszystkim z zawodnikiem, który stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki, juniorskie kroki w tym klubie razem z Krzysztofem Piątkiem. Z wszystkimi porozmawialiśmy na temat napastnika Genoi i zapraszam was na odcinek. Krzysztof Piątek, przyszłość polskiej reprezentacji. Dziś gracz odwiedzający najpiękniejsze stadiony we Włoszech, mierzący się w jednej lidze z Cristiano Ronaldo, swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał na takim stadionie. Obiekt ten znajduje się w Niemczy, będącej rodzinną miejscowością Piątka. Wiele lat temu stadion, który właśnie widzicie, wychował również innego reprezentanta Polski. Może zbieg okoliczności, no ale ja gdzieś wyskoczyłem z tej Niemczy, zaistniałem nawet na Mistrzostwach Świata. Krzysiu Piątek, ja się bardzo cieszyłem teraz, jak były powołania i myślałem, że on na Mistrzostwa Świata jednak się załapie i tak sobie liczyłem, że po 16 latach kolejny zawodnik z Niemczy, rodem z Niemczy, zaistnieje na boiskach światowych. Bardzo mi się cieszę, że właśnie z tak małej miejscowości, niecałe 5 tysięcy ludzi, w przeciągu kilkunastu lat, dwóch ludzi zaliczyło reprezentację Polski. Lokalny klub Niemczanka Niemcza nie był jednak w stanie zagwarantować prawidłowego rozwoju Krzysztofowi Piątkowi. Wraz z rodzicami podjął decyzję o zapisaniu się do Lechii Dzierżoniów, która właśnie otwierała swoją szkółkę piłkarską. Ogólnie trzeba zacząć od tego, że Andrzej Bolisenga założył szkółkę piłkarską w Dzierżoniowie od naszego rocznika 95. No i tak się złożyło, że razem nas dokoptował do ekipy. Później razem chodziliśmy do szkoły, graliśmy wspólnie w juniorach, debiutowaliśmy w podobnym czasie w seniorach. Później troszeczkę drogi nasze się rozeszły, ale no wiadomo, gdzie jest Krzysiek teraz, jestem ja także. I tam było kilku chłopców z tej grupy, którzy gdzieś tam, każdy posiadał jakiś potencjał. Szkoda tylko, że Krzysiek, uważam, że tam jeszcze było kilku chłopców, którzy mogli gdzieś zaistnieć w piłce naszej krajowej. Jakby nie Lechia Dzierżoniów, to ani ja, ani Krzysiu Piątek nie zaistnielibyśmy dalej. Więc ta droga, która tutaj w powiecie jest, no jest wyznaczona właśnie przez ten nasz klub. Najpierw na treningi zawoził go ojciec, jednak później Krzysiek musiał już samemu, komunikacją miejską, dojeżdżać do klubu. Zwykle zajmowało mu to 50 minut w jedną stronę. Tym samym ojciec chciał go nauczyć odpowiedzialności za własną przyszłość. Zresztą, to właśnie ojciec Krzysztofa odegrał największą rolę w ukształtowaniu go jako piłkarza. Tato chyba jest tą pierwszą osobą, chyba najważniejszą, która na niego miała wpływ, na jego rozwój, a pozostałe kluby, tak jak Dzierżoniów, czy następnie Lubin, Krakowia, no to praktycznie tylko rozwijały, modelowały go delikatnie, a wszystko to, co cały jego szkielet, chyba jednak wyszedł z domu. Tata Krzysia Piątka, no to pan, z którym ja jeszcze grałem, który mnie trenował, który gdzieś tam ciągnął nas na boisko. Ja już wyjechałem, on dalej grał, on po 50 jeszcze grał, także on miał bardzo duży wpływ właśnie na Krzysia, bo on go pierwszy gdzieś tam zaszczepił w nim tą piłkę, tak? Początkowo Piątka nie uważano za największy talent w szkółce. Przed Piotrem Pietkiewiczem kreślono bardziej barwną przyszłość. Uważano, że ma większe umiejętności. Jednak Piątek miał to coś. Znaczy, Krzyśka piłka od najmłodszych lat w polu karnym szukała. On zawsze dobrze się ustawiał, zawsze znajdował się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I to była jego ogromna zaleta. Umiejętności piłkarskie, może byli chłopcy, którzy na tą chwilę posiadali może większe, no ale Krzysiek miał to coś, co no innym brakowało. Coś, czego trudno wyuczyć, to po prostu ktoś to ma. Krzygu ma zawsze to, że piłka spada mu obojętnie gdzie, w którym miejscu by nie stanął. Także no jest takim magnesem na piłki, odbije się od 10 rywali i spadnie nie komu innemu, tylko Krzyśkowi pod nogę i on to gdzieś wsadzi. Zawsze wie, gdzie wsadzić głowę, nogę, także to go zawsze cechowało i ma to dzisiaj widać. Jest głodny goli po prostu i to mu przyniosło jakiś tam efekt.
Piątek szedł standardową drogą każdego juniora, aż w końcu, w wieku 17 lat, otrzymał szansę gry w drużynie seniorskiej. Krzysiek jako junior wchodził do zespołu. Wtedy rywalizacja w naszym zespole była zdecydowanie większa i tak samo na jego pozycji. Był to przeskok jednak z piłki juniorskiej do piłki seniorskiej. Walczył o miejsce, ale też miał mecze, kiedy grał w większym wymiarze i tak jak powiedziałem wcześniej, Krzyśka potencjał był bardzo duży. Ja też starałem się tych młodych chłopców oceniać po potencjale, a nie po tym, co prezentują w danym momencie. Piątek nie zagrzał jednak miejsca w pierwszym zespole na długo. Kilka miesięcy od momentu debiutu otrzymał propozycję dołączenia do Zagłębia Lubin. Do Miedziowych dołączył wraz z Jarosławem Jachem, który również wychowywał się w Lechii Dzierżoniów. Krzysiek też znalazł się w Zagłębiu, kiedy była przebudowa drużyny i w pierwszej lidze stawiano mocno na młodzież, przemeblowali skład z zagranicznych zawodników i z wysokich pensji. Raczej na młodzież, gdzieś tutaj dookoła Komina ściągali zdolnych zawodników. Wydaje mi się, że trafił w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tak jak Jarek Jach i... Jest efekt. Różnie to bywa w życiu, im się udało. Ja sobie też robię inne rzeczy, studiuję, gram. Przed momentem mówiłem, że Krzyśka jako sportowca ukształtował ojciec. Jednak w kwestiach mentalnych bardzo dużą rolę odegrała jego dziewczyna. Krzysiek jako młody chłopak w Dzierżoniowie był, odszedł niespełna chyba 18 lat, kiedy jeszcze nie miał skończonych 18 lat. Był to chłopakiem, chłopcem, który jeszcze wtedy miał inne chyba cele. Jego bardziej interesowała zabawa, czy piłkę traktował poważnie, nie wiem. Na pewno mu to sprawiało przyjemność, była to jego pasja, hobby. To Krzysiek po chyba okresie tam kilku miesięcy bardzo się zmienił. Podobno poznał dziewczynę, z tego co wiem, i ta dziewczyna na niego miała bardzo pozytywny wpływ. Zmienił swoje priorytety, postawił bardziej rzetelnie na piłkę, przykładał się. Przypuszczam tak, że wiedział po prostu, że to może być jego zawód, to jest jego przyszłość, jego szansa, którą dzisiaj wykorzystał, z tego się bardzo cieszę. Piątek wywalczył z Zagłębiem Lubin awans do Ekstraklasy. Na najwyższym poziomie radził sobie na tyle dobrze, że otrzymał ofertę z Legii Warszawa, klubu, któremu podobno się nie odmawia. On jednak pokierował się rozsądkiem. Wiedział, że w ekipie wojskowych czeka go konkurencja nie z tej ziemi w postaci Prijowicza i Nikolicia. Wybrał przenosiny do Krakowi. Później podpisał kontrakt z Genoą. W momencie, gdy speaker pracujący na Stadio Luigi Ferraris wykrzykiwał nazwisko Krzysztofa Piątka po jego 6. trafieniu w Serie A, Lechia Dzierżoniów rozgrywała swój historyczny mecz. Do Dzierżoniowa zawitała sama Jagiellonia Białystok w celu rozegrania meczu w ramach Pucharu Polski. My ten mecz traktujemy bardzo serio. Myślę, że zawodnicy potraktują go jeszcze bardziej serio, dlatego że mają możliwość potyczki zmierzenia się z ludźmi, których oglądają na co dzień w telewizji, którzy są reprezentantami nie tylko Polski, ale innych krajów. Z tego co wiem, to jest pierwszy mecz w historii klubu o punkty z drużyną z najwyższej klasy rozrywkowej. Także jak widać, święto, tyle ludzi nie przychodzi też na co dzień, jest około 150 do 200 osób, jeżeli jest fajniejszy mecz. Dlatego tym bardziej, trzeba się cieszyć, wyjść na boisko, pokazać serducho, można przegrać, ale po walce. Tak też się stało, piłkarze Lechii dali z siebie wszystko. Kilkukrotnie zagrozili wicemistrzom Polski. Brakowało szczęścia. Przegrali 0-1, jednak każdy, kto był na trybunach, miał poczucie niedosytu. To spotkanie mogło się zakończyć zupełnie innym wynikiem. Na koniec chciałbym jeszcze bardzo podziękować działaczom Lechii za wspaniałe przyjęcie i okazanie gościnności. Co ciekawe, w tamtym dniu nie tylko ja jej doświadczyłem, bowiem kibice Jagiellonii również zostali przyjęci bardzo ciepło. Otrzymali kanapki, piwo, wodę. Takie gesty nie zdarzają się w świecie piłki bardzo często, dlatego należy o nich mówić i należy je pochwalać. Na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.